Trzeba powiedzieć, że no, Jarek Hampel i Kołodziej uratowali mecz Unii. No trudno nam dzisiaj było, dlatego że no, nie wszyscy dobrze jechali. Zawił całkowicie Davidson. Jeden punkt, no i właściwie wiele biegów zawalił też i Andreas, prawda? Teraz ostatni wygrał. Także ciężko, bo no, goście używali zastępstw tutaj, no. Remis byłby sprawiedliwy. Dwa słowa o tym ostatnim wyścigu. Tutaj rozważaliśmy, pytaliśmy Piotra Protasiewicza, gdyby miał pole czwarte, a nie drugie, czy to by coś zmieniło pana zdanie? No, trudno powiedzieć w tym momencie, już jest po zawodach. Można go gdybać. Panie Piotrze, z Andreasem Jonsonem coś się działo może związanego z Grand Prix, czy tu nie wiązać z wczorajszym upadkiem czegokolwiek? Może bym nie wiązał, ale myślę, że to nie był taki Andreas. Trochę ma problem z tą ręką, bo ma, chociaż się nie skarżył, ale mówił, że mają mocno stłuczoną. Tor dosyć dzisiaj był wymagający, ale on ma problem ze startami. Bo gdyby on dobrze ze startu wychodził, to było całkiem co innego. To samo na Grand Prix. Po Rzeszowie mówił pan, że Jonas Davidson to jest zawodnik, który musi zaskoczyć. On jemu się znowu nie udało. Jak pan sądzi, gdzie tkwi przyczyna tej słabszej dyspozycji? No ja jestem dzisiaj no bardzo Jonasonem, jak to się mówi, zawiedziony, jego postawą. No słabo jechał no z tyłu, no jeżeli chce atakować zawodnika przed sobą, a gaz zamyka przed nim jeszcze, no to wiadomo, że nigdy go pasywnie jechał, widać. Rozczarowany trener mocno? Nie, no piękny mecz był. No martwi mnie to, że Davidson nie jechał. To mnie martwi, prawda? Ten bieg 14, myślałem, że to będzie powtórka Patryka, bo pierwszy z pierwszego pola pojechał bardzo ładnie. Teraz też właściwie wygrał start. Przecież nie przegrał tego startu. No i zrobił błąd w pierwszym łuku i tak się skończyło. Cóż można powiedzieć, no jedziemy dalej, teraz będziemy się szykowali na Gorzów, na derby. Dzisiaj jeden punkt nam doszedł. No, szkoda, żeśmy nie wygrali, no ale przecież taki jest sport.